No cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Gramy przy piwku Starbound. Co to my dzisiaj? Jakieś misje, questy... Tak, co my tu mamy? Space Worthy. Dobra. Side quest. No dobra, i 10 gold barów, spoko. Jakieś żarcie. Jednego sztejka. Pytanie, czy coś z... teraz mam double jumpa, więc jest spoko. Tu mogę strzelać dosyć długo. Ale bardzo... przyznaję, że ta broń jest... no mało... mało jakakolwiek, tak szczerze powiedziawszy. No, straszny badziew. Znaczy, dużo ma szybkostrzelność, to mi się akurat podoba. Ale tu takiego gówna będę strzelał tydzień. Podczas gdy to jest 3 strzały. Znaczy, tak, strzały z miecza. Właśnie to chciałem powiedzieć. Dobra, ja o tu zejdę. Zobaczymy, co jest tutaj. No, niestety nic. Czy ja mogę zrobić trochę tych... torczów? Nie, bo nie mam drewna prawdopodobnie. Zdaje się, że o to się... odejdź. No nie... no co ja wam powiem, no. Szybkostrzelność to nie wszystko. Zbiorę trochę drzewa. Myślę, że dwa wystarczą. Tak na wstępny początek. Dobra. No, powinno wystarczyć. No i nie wiem, no przydałoby się zdobyć... znaczy tak, na pewno potrzebuję złotych sztabek. Złota chyba jeszcze nie mam nawet w ogóle. A guzik, bo mam dwie. To musiałem gdzieś dropnąć, nawet się nie zorientowałem. No mniejsza z tym. To chyba nie... aha, to nie jest agresywne. Bardzo dobrze. No... przydałaby się mapa. Dobra. Tu są ślimole, jakieś dziwne rzeczy. A tutaj widzę, w ogóle byłem. Czyli wnioskuję, że to wszystko jest jakoś połączone, no. Spadaj. No, ty mendo. Dobra, jakoś mi się udało to wszystko wytłuc. Się wezmę, podleczę. Wydobędę to srebro, zdaje się. Nie mam pojęcia po co, ale no, pewnie mi się przyda. No nie, no to muszę szukać jakiś naprawdę głęboki... kolego! Jak mam szukać jakichś bugów jak głębokich tych jaskiń, to ja wolę gdzieś tam kopać w okolicy tej mojej kopalni i tyle. No bo sorry, tam już mam całkiem nieźle wydartą dziurę, więc tylko kopać w głąb. I pewnie tak się to skończy. Ła, to duże to atakuje. Okay.
Dobrze. Okej. Okay. To idziemy na przyjejku. Czy mogę już zrobić trochę tych? Nie mam węgla, serio? Serio nie mam węgla? To jest chyba najpopularniejszy z możliwych tych surowców tutaj. No ale dobra, no jak się z sierotą i się nie zebrało, to tak to bywa. Dobra, w wodzie nie ma żadnego rybola. Dobra, tu sobie hopniemy. W ogóle to ja bym coś może... gdzie ja tutaj mam jakieś... Strasznie, nie wiem, nie potrafię ogarniać tego inwentory. Wooden log. Jakieś platformy, gdzieś coś. Mniejsza z tym. Gdzie to się szło? Pewnie tu. Ojojojoj. No, troszeczkę mnie to zabolało, ale jest węgiel, więc sobie dorobię trochę pochodni. Tu widzę, że mam nieodkrytą dziurę, więc tam się udamy. Plusem jest to, że oczywiście... jak giniemy, tracimy pieniądze, no to jest stratą, jakby nie patrzeć. Mam 1000, no to nie jest chyba za dużo. Cholera wie, dobra, zrobimy tyle. Zdecydowanie wolę crafting i inwentory w terrarii. Tu niby jest lepiej jakoś bardziej podzielone na jakieś podsekcje, ale... albo jestem za głupi na to, albo tu jest trudno ogarnąć, no. Dobra, zebrałem co się da, może się przyda gdzieś kiedyś. A tu coś jest. Czy ja czegoś takiego nie zwiedzałem ostatnio? Prawdopodobnie coś podobnego. Ale chyba nie identyczne. Może... nie byłem ja tu? Kurde. Strasznie podobnie to wszystko wygląda. O, tu jest ten, z pieniążkami. No, tak właśnie, hop, hop. No i, to mnie teraz leczy, no spoko. Tu coś jest, coś się pewnie znajdzie. Są... kostki. Dobra. Co to ja mam? A, złota mam szukać. No dobra. O, to jest, co to jest? Żelazo? Żelazo. Auć. No, to zawolało. Stąd mogę mieć problem z wyjściem. Aha, ale tu zasadniczo to nic nie ma. Problem problemem. Bo tu nie mam do czego przyczepić. Ale tam mam. Dobra, to tu wyjdę. Ała! Nie tak miało być. Dobra. A gin, cholero. Mam regenerację. Nie mam pojęcia, jak długo ona będzie trwać, ale niech trwa jak najdłużej. A,
to jest takie gówno, co bąbelkami kluje. Ała, to nawet zadaje obrażenia. Ale ta regeneracja mi bardzo pomaga, bardzo mnie to cieszy. Nie mam pojęcia, jak długo ona będzie trwać. Niech trwa jak najdłużej, ale chyba się powtarzam. Tym niemniej, kto by się tym przejmował. Dobra, rozświetlimy jak najbardziej. Oberwiemy trwa od upadku, ale co tam? Tu nic nie ma. Ała! To bolało! A już mi się regeneracja właśnie skończyła. Hop. Hop. Co jest to? Nie wiem, co jest to. Ale to akurat widzę nieważne. Jestem już dość głęboko chyba. Tu co jest? Coś zbieram, nic mi się nie pokazuje. Nie no, spoko. Aha, tu mogę kogoś zaprosić. Ale ja nie mam przyjaciół, przykro. Aha. Co to ja miałem? Dobra, tu coś pozdobywamy. Tu się coś świeci. Ale zaczyna mi brakować tych pochodniów. Mam cichą nadzieję. Dobra, brakło mi węgla. Jakby mi brakło drewna, no to gorzej. Co to jest to czerwone? Flesh chunk. Że to mięso jest jakieś? What? Czy to oznacza, że to można ugotować i zjeść? Czy to będzie moje nowe źródło jedzenia? Czy to trafia w inwentory do jedzenia? Niestety nie. A gdzie to trafia? Do klocków po prostu. Kind of flesh. No dobra. Trochę moniaczków. Co jest? A, głodny jestem. Co by tu zeżreć? Może sztejka. Jednego. No i może pomidorkiem zagryziemy. Powinno wystarczyć. To jest jakiś nietoperz. Niedorobiony. Ale uciekł. Dlaczego? Nie wiem, bo tak. Potrzebuję złota, potrzebuję węgla. Czy o to się... Dobra, jest węgiel. To wydobędę oczywiście, przyda się do pochodni. Przyda się do pochodni. Nie wiem, czy to mi się do czegoś przyda. Nie wiem, czy broń jakąś sobie z tego zrobię? Czym ja w ogóle biję? Najbardziej badziewnym co jest. No dobra. To może faktycznie sobie coś zrobię lepszego. Tak, jakbym mógł walczyć jakimś lepszym mieczem. Można by myśleć już o jakichś misjach nawet. A o to się zbiera? Co to jest? Cel matter. Nie mam pojęcia. Ale brzmi jak coś ważnego, więc ja to sobie pozbieram. A to jest chyba złoto, tylko oczywiście jako gamo nie ominąłem. Oczywiście, że to jest złoto. To też pozbieram. Czyli jak tu jest złoto, to tu muszę wytrzymać jak najdłużej. To będzie pewnie problemem. Nie taki słaby jest.
nie było tak źle. Ops, tam się znowu coś świeci. Wow, to jest pewnie roślina jakaś. Nie, to cały czas ta jakaś materia komórkowa, czy jak to by tam tłumaczył. Cholera wie, czemu to ma służyć. Dobra, zbieramy dalej. Zapomniałem, że oprócz surowców na questy mogę też zbierać surowce sobie. To chyba nawet powinno być dla mnie pilniejsze i ważniejsze. Dobra, jest trochę złota. Ała, to jest kurna kwas jakiś. No super. To wypuścimy ten kwas stąd. Żeby móc tam zleść. O, tak właśnie. Dobra, tu jest jeszcze trochę złota. Już wiem, że raczej nie będę chciał się tu kąpać. Szkoda, bo widzę, że tu sporo złota jest. Nie jestem pewien, jak dużo złota będę potrzebował na sztabkę, czyli ile tam będę potrzebował na te 10, czy ile ja tam tego mam uzbierać. O! Dobra. Udało mi się uciec. Ciężka sprawa. Proszę ja was. Pochodnię jakąś bym tu walnął. Aha, to nie jest złoto, więc mogę wyjść. Tylko, że mi się skończyły pochodnie znowu. Ile mogę zrobić? 4 tylko. I ponownie brakuje mi węgla. To akurat dobrze. To wygląda strasznie. Tak jakbym chodził w jakimś dużym organizmie. Wow, what the fuck? To wygląda jak... Nie wiem, jak coś z anime. Duch jakiś z anime wkurzony. Ale okej. Anime ducha zabiłem. I kopiemy dalej. Szczerze powiedziawszy, już nie pamiętam, jak stąd wyjść. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda po pochodniach, ale jak nie, no to będzie przypał trochę. A tu jest dalej złoto. Zbieram złoto, zbieram srebro. Nie wiem, co ja tam jeszcze muszę pozbierać. Generalnie wszystko. Jakieś uzbrojenia, może zbroje, coś takiego bym sobie porobił, jeżeli jest taka opcja. No bo czemu nie? Żebym nie ginął od byle dziadostwa, nie? Hop. Tam pewnie jest coś ciekawego. A tu? A tu znowu ten anime duch. A musiałem wleźć w ten kwas. Chodź tu, duszku. Okej, to jest stosunkowo prosty przeciwnik, jeżeli jest możliwość z nim powalczyć. Aha, tu mogę wpaść i sobie zrobić kuku, więc przejdę sobie tędy. Przekopię. Znowu wlazłem, aj Boże. To jest bardzo upierdliwe, widzę. Nie wiem, czemu to się świeci. Czy to jest miedź? Czy ja to mogę wydobyć? Core fragment. A, to było, to pamiętam, że to questa potrzebne, ale do czego teraz mi się może przydać, to nie mam pojęcia. Tu widzę, że jest... Ja sobie to zabuduję, ten kwasior. Dlaczego mam tu dostawać obrażenia? W ogóle bym się podleczył może. Tu
sobie postawię, tu sobie wejdę. Czy to jest złoto? Nie, to jest miedź, ale miedź też jest spoko. I to sobie wydobędę. No i zobaczymy, co tu jest. Jeszcze. Te bąbelkowe potworki. To jest akurat pikuś. Jak akurat nie celują we mnie, to nie ma problemu. A jak celują, to kij im w oko. Znowu mi brakło pochodni. Nie mam jak sobie ich zrobić, bo nie mam O proszę. Ja to mam szczęście. Jednakże widzę, że już odcinek robi się przydługawy. Proszę ja was. Zrobię sobie trochę tych. No i co? I przydałoby się powoli. Powoli jakoś, nie wiem, wychodzić, ale ja cholera nawet nie wiem, którędy. Zobaczmy jeszcze, co jest tu. O, tu coś jest ciekawego, ale znowu jestem głodny. Kurczę. Jest popcorn. Tu zeżemy popcorn. Co to jest? Koko. To nie, koko nie będziemy. Może rybkę? O, rybka spoko, widzę. A co, tego nie mogę zebrać? A, czy coś? A, to dopiero trzeba byłoby zebrać. Dobra. Tu co? Tu coś jest. Nie wiem co, skrzynki jakieś. No, zgarniamy. Tu rzutki też zgarniamy. Tu trochę hajsu zgarniamy. Tu ruda żelaza znowu. Tu dwie apteczki, super. To jest coś, co mi się przyda. Ale to wszystko, kurczę. To nie mam węgla. Ajajajajaj. Ale tu jest węgiel. Tu jest węgiel, więc ja go sobie wydobędę. Tu jest węgiel, a tu jest chyba złoto, ale nie widzę w tej ciemności. Co by zrobię? Ale no, choćbym nie wiem jak chciał. A nie, jeszcze mam trochę tych wooden log. Tak, to jest definitywnie złoto. Pasowałoby mi teraz, przydałoby się to lustereczko, takie jak jest w terrarii, że mnie teleportuje na spawn. Ale tutaj nie ma. Przynajmniej na razie nie odkryłem. Co za tym idzie, muszę grzecznie wrócić do domu. No to dobra, próbujemy. Mamy 24 minutę nagrania. No i może być ciekawie. To zabijemy dziadostwo. I jesteśmy z powrotem na tym takim mięsie. Tu jest trochę złota, więc sobie wydobędę, bo czemu nie? Ile już mam? Goldor, przepraszam. 29. Wydawało mi się, że więcej zebrałem, a tu taki guzik. Dobra. Prawdopodobnie muszę się bujnąć tu. Wykąpać się w kwasie, bo czemu nie? Nie wiem, czy czasem o tam. Ten podwójny skok to jest genialna sprawa. Dobra, i generalnie mam się kierować w górę, więc wydaje mi się, że nie powinno być problemu.
Gin. Poszedł. Minusem jest tutaj to, że życie się regeneruje dużo, dużo wolniej, jeżeli w ogóle jak w Terrarii. Hop. Dobra, tu jest ten. Górę to zestrzelaj. O, jedzenie daje. No to. Przyjacielu. Tu widzę, mógłbym coś pozbierać. Dobra, to pozbieram, bo widzę, że jestem na dobrej drodze. Więc sobie zbiorę tutaj surowców trochę. Tutaj może tam sięgnę. Au. Dobra. Dobra. Tu bym coś zebrał. To jest chyba żelazo, nie? Mhm. Teraz pytanie. Tutaj? To może być i tu. Dobra, gdzieś tam zleciał. A, okej. Tu gdzieś byłem, pamiętam. Gdzieś praktycznie na samym początku. Nie wiem, czemu to wybuchło. A, bo to się co jakiś czas uaktywnia, dobra. A tu są rozsiało surowce. No to pozbieram, bo w sumie czemu nie. Aha, chyba to zebrałem. Już mi więcej tego nie zrobi. No trudno. No i co? W którą stronę teraz? W tą stronę widzę wyjście, bo tu jakieś te klocki układałem. To tu jest ślimol. Ślimol zleciał. Ajajajajaj. Lepiej się podleczę, bo ślimol jeszcze mnie zabije i będzie przypał. Dobra, może nie będę tutaj próbował osunąć tego piasku. Z pewnością źle dla mnie skończy. Ślimol wypadł! A, tu byłem, zdecydowanie. Idź sobie. Ła. Dobra, przydałoby się dziada zastrzelić. Albo inaczej zrobić mu krzywdę. Ile ma życia? No połowę. To jest bardzo, bardzo średnia ta broń. Dobra, zabiłem go. To się liczy. Ajajajajaj. Postać ma dosyć sporą bezwładność, której jeszcze nie do końca ogarniam. Ale do wody to nie powinno boleć. Mimo wszystko, znowu się wyleczę. Ajajajajaj, tu powinny być te platformy drewniane. Dlaczego nie mogę zrobić? Bo nie mam... drewna? A, nie mam tego drewna. No to już czarujemy. Gdzie są wood platform? Oczywiście cholera wie gdzie, no to jest... A, bo timber zrobiłem dopiero. Dobra, wood platform. Lecimy. Dobra, mam ich 200. To jest, myślę, wystarczająco na wszystko. Dobra, i teraz tak. Tu jestem w stanie wejść.
To trzeba zdezintegrować, to trzeba zdezintegrować. Tu trzeba zrobić platformę, tu trzeba wyjść. I jesteśmy w tym miejscu, co to zwykle tu była, ten rybol był straszny. Czyli zasadniczo już na wyjściu. Dobra. No pół godziny minęło. No to była dość długa wyprawa, przyznaję, ale całkiem owocna. Zobaczmy, co ja tu mam, co ja tu mogę zrobić. Mogę te wszystkie bary, 11 copper bar. Na pewno zrobię. Gold bar 14. 19 iron. I silver 9. I co? Panie kolego, anvil. Co ja potrzebuję na anvil? 20 timber. Mogę zrobić. Więc kowadło mi się przyda, ewidentnie. A, no i znowu jestem głodny, no szlak by to jasny trafił, no to jest dość upierdliwe. Ale no powiedzmy, że realistyczne. Powiedzmy, że realistyczne. No i wyraźnie będę musiał się po prostu zaopatrywać w żarcie gdzieś w jakimś tym sklepie i będzie najprościej. A tymczasem, co ja tu mogę zeżrzeć? No mam sztejka, no to sztejka sobie zeżrę. Co ja jeszcze mogę zeżrzeć? Tu bym musiał coś zasadzić i chyba tak to się skończy. No bo co innego mogę? Dobra, ale mam zrobione kowadło, to się chyba nazywa, po naszemu. No to pewnie gdzieś tu postawimy to kowadło. No gdzie? Może... Fajnie by było pod tym. Można gdzieś o tutaj? Będzie można, jak sobie wyrównam. No to tak zrobię. Okej, jest wyrównane. Stawiamy kowadło. I co ja tu mogę? Jakiś iron short sword. A dlaczego nie mogę jakiegoś broadsworda? Bo nie mam liny. A co zrobić, żeby mieć linę? Tu linę, dwie sztuki, poproszę. No i co, i teraz mogę? Mogę broadsword i ma 9,5, a ten ma 6. Więc jest spoko. Więc natychmiast zakładamy kozacki miecz. Jest szponio. Tu jakieś rzucane kości. To pewnie się kiedyś przyda. Natomiast tutaj co? Co mi brakuje? Tungsten bar. Tungsten. Dlaczego Wolfram? A to co? Woven fabric. Czyli potrzebuję to. Krosno to się chyba nazywa. Co? Timber i rope. Timber i rope. Już robimy. Albo wiecie co, zrobimy to w przyszłym odcinku, bo ten już wyszedł ciut przedługi. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej. Na razie, cześć!